Na filmy Marvela za każdym razem chodzę i za każdym razem na nie czekam mniej lub bardziej. MCU po prostu przez ostatnie lata zbudowało tak ogromne uniwersum i tak ogromną markę, że za każdym razem na te filmy czekamy, za każdym razem się z postaciami coraz bardziej utożsamiamy i przede wszystkim chcemy wiedzieć, co jest dalej i co dalej się rozgrywa w tym świecie. Poza tym Marvel do swojego uniwersum wprowadza coraz to nowsze postaci, które fani komiksów znają bardzo dobrze, jednak zwykli widzowie niekoniecznie. Dostaliśmy w taki sposób chociażby Doktora Strange'a, Black Panthera, Ant-Mana i ostatnio Captain Marvel. Jednak trzeba przyznać jedno. Filmy Marvela, które opowiadają o zupełnie nowych dla tego świata postaci, są niestety dość schematyczne. Pierwsze 40 minut opowiada o historii bohatera i jego drodze. Poznajemy też głównego wroga i jego motywacje, które niestety są dość słabo zaznaczone poprzez scenariusz, przez co nasz antagonista nie jest wiarygodną postacią, ale nikt na to raczej nie zwraca większej uwagi, kiedy na ekranie zabłysnąć może protagonista. Oczywiście są pewne wyjątki. Tutaj mówię przede wszystkim o Thanosie, na którym skupia się Infinity War i na którym pewnie będzie się skupiało Endgame, oraz przede wszystkim Vulture ze Spider-Man Homecoming. Już nie wspomnę nawet o Killmongerze, który był naprawdę dobrze napisaną postacią. Cały film jednak kończy się zwykłą rozwałką. Schemat praktycznie w każdym pierwszym filmie danej postaci. I nie odbieram tego jako wadę, wręcz przeciwnie. Dzięki temu mamy nakreśloną postać i jej psychologię, a nawet niektóre możemy polubić bądź się z nimi utożsamiać. Oczywiście ten schemat był łamany od czasu do czasu i tutaj patrzę przede wszystkim na Spider-Mana, w którym no nie dostaliśmy wyjątkowo origin story, które raczej każdy zna, które natomiast uważam, że było wcześniej siłą napędową poprzednich filmów o Spider-Manie i tutaj ten Spider-Man Toma Hollanda niestety dużo traci bez tego. No ale mimo wszystko dalej pozostaje to naprawdę oryginalny i naprawdę ciekawy film o pajęczaku. I właśnie tu przejdę do kolejnej zalety MCU, czyli różnorodności. Otóż Marvel Studios po sukcesie pierwszych Avengers mógł sobie pozwolić na swobodę twórczą i lekkie przełamanie dotychczasowego schematu. Jak się również okazuje, nie każda postać musi zaczynać w tym świecie ze swoim filmem. Nie każda też musi być kalką tego, co w komiksach. Tutaj patrzę na takiego Spidermana, który znacznie różni się od pierwowzoru. Dodatkowo też mamy różne od siebie postaci. Jakie? No już wymieniłem. Jednak kilka dni temu na ekranach kin pojawiła się Kapitan Marvel, czyli kolejna dosyć oryginalna postać w uniwersum Marvela i która niestety podzieliła publikę. Niektórzy ją polubili, a niektórzy nie i osobiście zostawiam niczemu. Co prawda historia dalej jest dość schematyczna, jednak wprowadza też coś od siebie, no ale o tym jeszcze tutaj powiem. Mimo wszystko wiem, że Kapitan Marvel zagrzeje swoje miejsce w tym rozległym uniwersum. Oczywiście nie brakuje w jej solowym filmie wad, ale te świecą zalety. Jednak co przede wszystkim rzuca się tutaj w oczy, to fakt, że Marvel odhacza wszystko, co już wcześniej zarobił. Po raz kolejny dostajemy origin story, z tym, że tym razem kobiecej protagonistki i nieco zmienioną, choć i tak dosyć sztampową narrację. A czym się ona różni? Tutaj przede wszystkim Carol Danvers od samego początku ma swoje moce i głównym motywem tego filmu jest poznawanie przeszłości bohaterki, ponieważ ta kilka lat wcześniej w wyniku pewnego wypadku straciła swoje moce i rozpoczęła życie na nowo w zupełnie innych warunkach. Dodatkowo też w pewien sposób akcje popychają na pewną planetę, która nazywa się C-23, czy tam C-53, albo C-25, w każdym razie nie wiem, możecie mnie poprawić w komentarzu, jeżeli wy jakimś cudem wiecie. Natomiast potocznie jest to takie zadupie zwane Ziemią. Raczej na pewno każdy zna tą planetę, prawda? Dodatkowo też akcja rozgrywa się w latach 90., dlatego też mamy pokazane realia tamtych lat. I będąc szczerym, możliwe, żeby tego bym nie odczuł, gdyby nie fakt, że Marvel promował ten film właśnie przez ten okres, w którym się rozgrywa fabuła. I gdyby nie było takiej jednej sceny z komputerami i jednej z wypożyczalnią kaset, to raczej bym nie odczuł tego, że są to lata 90. Jednak jak się ta Ziemia pojawia, to cały ten klimat i te realia lat 90. wzbogacone są chociażby o świetnie dopasowany soundtrack. Tutaj za przykładem stoi chociażby Nirvana. I tak jedna połowa rozgrywa się w kosmosie,
Co też nie jest wadą, ponieważ to jest kosmos w Marvelu, który zawsze jest bogaty, a z filmu na film coraz bardziej rozwijany. Jednak po promocji filmu miałem spore nadzieje, że większą część dostaniemy w Stanach, właśnie w całkiem barwnych latach 90. Dzięki temu poznajemy jednak bardzo dużo innych postaci poza samą Captain Marvel, która tutaj i tak jest bardzo charakterną postacią i świetnie podbudowaną przez scenariusz czy jej motywację. Jest zadziorna, złośliwa, zna swoją wartość, a Brie Larson ma ogromną radochę z wcielania się w rolę Carol Danvers. I daje od siebie bardzo dużo do postaci i można powiedzieć, że nawet ją buduje na swoją modłę. I nie jestem jakimś wielkim fanem Captain Marvel. Będąc całkowicie szczerym, nawet nie czytałem żadnej jej słabej historii. Dobra, może wcześniej czytałem jakieś jej występy w innych komiksach czy seriach, no ale jakoś nigdy nie trafiło się, abym czytał komiksy o Captain Marvel konkretnie. Jedynym wyjątkiem jest cały run z Marvel Now oraz Life of Captain Marvel, które zostało ostatnio wydane, które postanowiłem, że przeczytam przed pójściem do kina i tutaj mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo pomaga i bardzo polecam poznać chociażby Life of Captain Marvel przed pójściem do kina, ponieważ naprawdę bardzo dużo się wyjaśnia. Jednak bardzo dużo rzeczy, które komiksy wprowadziły, zostało pozmienione na potrzeby filmu, no ale nie odbieram tego oczywiście jako wadę. Nawet ja to zobaczyłem i muszę powiedzieć, że całą Captain Marvel się naprawdę ostatnio zainteresowałem i na pewno coś jeszcze poczytam, natomiast nie przez to, jaki film jest, tylko przez to, że on po prostu jest. Znacznie bardziej zainteresowałem się tą postacią i gdyby nie fakt, że siedzę w komiksach, pewnie bym zapomniał o tym filmie po jakichś 2 tygodniach. Jednak raczej każdy zapamięta Carol Danvers, ponieważ ta pojawi się w kolejnej części Avengers, a może nawet i we własnym sequelu. Jest to naprawdę charakterystyczna postać, która różni się od komiksowej wersji, nieznacznie co prawda, ale no różnice są nawet widoczne i to nawet dla mnie. Dalej czekam na odpowiedzi na pytania typu kim są rodzice Carol, tutaj chociażby matka, ponieważ to jest bardzo ważne w postaci Captain Marvel, a przynajmniej w historii tej postaci. Co będzie z jedną postacią, która jest tutaj pokazana, a która w komiksach jest superbohaterką? W ogóle co będzie dalej z postacią Captain Marvel? Czy kolejne części będą też w latach 90. czy 2000. i będą prequelami przed wszystkimi innymi filmami Marvela? Czy może już dostaniemy przeskok czasowy do czasów w Infinity War, a może Endgame? Kto wie? No, sequel jest oczywiście aktualnie rozpatrywany, ponieważ film zarobił dość dużo pieniędzy i naprawdę liczę na to, ponieważ sama Captain Marvel, sam film, mimo iż ma swoje wady, naprawdę mi się podobał. Co tutaj również króluje, a raczej kto, to Samuel L. Jackson, który gra Nicka Fury'ego. Ponownie. Jednak tym razem jest to zupełnie inna wersja tej postaci, ponieważ młodszy o jakieś 20 lat, to sprawia, że jest to zupełnie inna postać niż ta, do której MCU nas przyzwyczaiło od początku swojego istnienia. Jego relacja z protagonistką jest prześwietna, a film na jego obecności zyskuje naprawdę sporo. A jak się pojawia tutaj Fury, to oczywiście pojawia się Clark Gregg w roli agenta Coulsona. I jest on tutaj przedstawiony jako ten nowy i uważam, że samego agenta Coulsona w tym filmie jest naprawdę mało. I dobra, może są z nim jakieś, nie wiem, 2 albo 3 sceny, natomiast ostatecznie uważam, że Clark Gregg w tej roli zasługuje na naprawdę więcej niż rola w Avengersach, czy chwilę w Iron Manie 2 i w jednym serialu, czyli Agents of S.H.I.E.L.D., ponieważ jest naprawdę dobra postać i Clark Gregg naprawdę dobrze ją odegrał. I co prawda, okej, nie uważam, że powinien dostać jakąś swoją solową przygodę, natomiast jak chociażby pojawia się w takiej Captain Marvel, to uważam, że powinno go być po prostu tutaj więcej. To samo z Ronanem, który tutaj również ma łącznie ze 2 sceny, jednak tutaj rozumiem ten ruch, ponieważ film i tak miał dość sporo wątków i momentami był nieco zawiły i gdyby było go więcej, film mógłby się zwyczajnie zacząć sypać. W filmie pojawia się również Ben Mendelsohn, tutaj w roli Talosa, który pochodzi z rasy Skrulli. I Talos przede wszystkim jest postacią, która świetnie wchodzi w interakcję z innymi postaciami, czy chociażby samą protagonistką. Po obejrzeniu trailerów i po zobaczeniu kilku opinii zauważyłem, że przeważały raczej te opinie, że Ben Mendelsohn znowu gra to samo, mianowicie znowu gra Krennika z Gwiezdnych Wojen
i raczej każdy cały czas będzie przez kolejne lata widział w jego postaci, w postaci Bena Mendelsona, właśnie postać Orsona Krennika z Rogue One. Natomiast uważam, że i tak zagrał zupełnie co innego, co mnie osobiście bardzo cieszy, ponieważ ten film pokazuje, jakim tak naprawdę dobrym aktorem Ben Mendelsohn jest i jak umie zbudować swoją postać. Film ogólnie króluje relacjami między postaciami i wątkiem amnezji głównej bohaterki. Słyszałem niektóre opinie, że jest to postać, której się wszystko udaje, już nie mówiąc, że jest to Mary Sue albo Overpower, ale serio, czy komuś to przeszkadza? Ta postać tak jest po prostu budowana, co jest ogromną zaletą i naprawdę czekam na nowy Avengers, by zobaczyć tam Captain Marvel chociażby i jej interakcje z innymi członkami tej drużyny. Słowem podsumowania, Captain Marvel to kolejny film Marvela ze świetnie nagranymi scenami akcji, bardzo ładnymi efektami i przede wszystkim bardzo ładnym i dynamicznym montażem. Niestety reżysersko jak i scenariuszowo jest nieco zbyt bezpieczny i w natłoku tych wszystkich filmów Marvela się niczym szczególnym nie wyróżnia i nie dał nic od siebie nowego. Dołożył jedynie kolejną cegiełkę w postaci Captain Marvel i jej historii, ale realizatorsko jest po prostu dobrze, zwyczajnie dobrze. I po raz kolejny nie odbieram tego jako wadę, ponieważ jest to Marvel i Marvel przede wszystkim umie budować swoje postaci i ostatecznie po wyjściu z tego filmu byłem naprawdę usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłem i nawet powiem, że rozważam drugi seans tego filmu. Jest to zdecydowanie lepszy film od takiej Wonder Woman, który, jak pewnie pamiętacie, również te dwa lata temu naprawdę bardzo dobrze oceniłem. No cóż, to by było, jak już mówiłem, na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć i napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o nowym filmie Marvela.